Dobry, znajdujemy się w hotelu Merkury Poznań Centrum. Nazywam się Witold Stebner i jestem pracownikiem tegoż hotelu od 1965 roku. Przyszedłem do hotelu mając 14 lat. Chciałem spróbować swoich umiejętności i zobaczyć, jak to jest w danym zawodzie. I od tego momentu do dzisiaj jestem w hotelu. Dla mnie najważniejszą była ambicja, bo ta ambicja pozwoliła mi przejść w miarę gładko z tamtego systemu do obecnego, z ręcznego sterowania do komputerów. Myślę, że tu tylko dzięki temu, że zawsze starałem się ambitnie do tego podchodzić i to pomogło mi być tym, kim jestem w tej chwili. Podczas moich 49 lat pracy szczególnym moim wyzwaniem było spotkanie ludzi zacnych, takich jak prezydenci, pan prezydent Kwaśniewski, nieżyjący już pan prezydent Kaczyński, Ojciec Święty i wielu innych znanych ludzi. Mogę powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia, że warto zostawić w hotelu dużo serca, dużo wysiłku, stosować w życiu takie normy jak punktualność, obowiązkowość. Niektóre z tych wyrobów produkujemy od samego początku, a więc już 50 lat. Między innymi torcik Fedora, torcik hetmański, torcik krajanka włoska i ciasteczka deserówka. Dobry pracodawca to taki, z którym można współpracować wiele lat i ciągle czerpać z tej relacji satysfakcję. Taki pracodawca nie tylko stale rozwija pracownika, ale także obdarza go zaufaniem, gdy ten osiągnie zawodową dojrzałość. Stawia oczywiście ambitne cele i konsekwentnie udziela wsparcia dla ich realizacji i oczywiście adekwatnie wynagradza.